Ten filmik nie ma na celu obrażać Sary Cwaliny o zapachu słońca ani innych osób, o których mówię. Powstaje on jedynie, aby pochylić się nad szkodliwością pewnych zachowań i słów. Przypominam więc, żeby nikogo nie hejtować i sformułować własną opinię dopiero po obejrzeniu całego filmiku. Fragmenty wykorzystane przeze mnie są zgodne z prawem cytatu, a ich przytoczenie ma na celu krytykę danych twórców i doinformowanie zarówno ich, jak i widzów. Trigger warning. W tym filmiku będę poruszać tematykę zaburzeń odżywiania i relacji z jedzeniem, więc jeśli są to rzeczy, na które jesteście szczególnie uczuleni i uważacie, że obejrzenie tego filmiku może pogorszyć wasze relacje z jedzeniem, czy was triggerować, to radziłabym nie oglądać tego filmiku. Pamiętajcie, że wasze zdrowie jest najważniejsze, więc nie warto ryzykować, a ja jestem przekonana, że spotkamy się jeszcze kiedyś w filmiku, który będzie wam bardziej odpowiadał. Kim są influencerzy? Myślę, że warto jest zacząć od tego właśnie terminu, biorąc pod uwagę, o czym faktycznie jest ten filmik. Wiele lat temu pod ten termin podpinaliśmy głównie celebrytów i gwiazdy show biznesu, ale teraz dzięki rosnącej potędze internetu, myśląc o terminie influencer, od razu zaczynamy myśleć nie o gwiazdach ranczom jak Miłość czy innych seriali, ale o youtuberach, instagramerach, streamerach, tiktokerach i każdej innej platformie, dzięki której normalni, pospolici ludzie mogą stać się sławnymi. Nazwa influencer pochodzi od angielskiego słowa influence, oznaczającego wpływ. Jak więc sama nazwa wskazuje, influencerzy to osoby, które swoimi czynami i słowami wywierają jakiś wpływ na swoich odbiorców. Nie ma większego znaczenia, czy influencer nagrywa filmiki na YouTubie o makijażu, streamuje jakąś grę na Twitchu, czy reklamuje dany produkt na Instagramie, ponieważ wszyscy ci ludzie, czy tego chcą, czy nie, i czy zdają sobie z tego sprawę, czy nie, wywierają bardziej czy mniej znaczący wpływ na osoby, które są zainteresowane ich karierą. Właśnie z tego powodu, moim zdaniem słusznie, trzeba nakładać nacisk na to, co dani influencerzy tworzą w sieci, w szczególności kiedy dostęp do internetu jest przyznawany coraz to młodszej widowni, co w przyszłości może stworzyć poważne problemy. Łatwiej jest znaleźć osoby, które swoim zachowaniem odbiegają znacząco od czegoś, co nazwalibyśmy normalnym. Jednym z takich przykładów jest Aniela Bogusz, znana szerzej jako seksmasterka, która jeszcze kilka lat temu tworzyła bardzo wulgarny i kontrowersyjny content, mawiając swoim młodszym widzom wiele głupot. Pamiętam, że przez wiele miesięcy była zalewana falą zarówno krytyki, jak i hejtu, ponieważ była łatwym targetem do namierzenia. Znacznie trudniej jest skorygować zachowanie osób, które na pierwszy rzut oka zachowują się wręcz nienagannie. Poza tym warto wspomnieć, że w tych czasach termin influencer nie dotyczy już tylko i wyłącznie osób z milionowymi zasięgami, ale również osoby, które posiadają mniejsze zasięgi. Nie ma więc, przynajmniej pod względem terminologii, znaczenia, czy posiadasz milion obserwujących na Instagramie, czy też 2000 subskrypcji na YouTubie. Tak naprawdę jedyną zmienną rzeczą jest jedynie fakt, do ilu osób faktycznie trafi twój content i na jak wiele osób wywrze on jakiś wpływ. Influencerzy są znani z tego, że potrafią promować wiele skamów oraz bardzo często przekazują informacje, które nie mają faktycznego pokrycia z prawdą i są dla odbiorcy szkodliwe. I tutaj możemy zacząć wprowadzać główny temat tego filmiku. Sara Cwalina. Sara Cwalina to 19-letnia dziewczyna, która na YouTubie publikuje stosunkowo od niedawna, a konkretniej od 7 miesięcy. Na YouTube przeniosła się z TikToka, gdzie publikowała swoje TikToki od kwietnia 2020 roku. I tutaj w momencie nagrywania tego filmiku wiem, że konto Sary na TikToku zostało zbanowane i powiem zupełnie szczerze, że troszeczkę się dziwię, ponieważ osobiście nie uważam, żeby na TikToku kiedykolwiek promowała jakieś bardzo gorszące treści. Widziałam raczej, że jej TikTok był takim miejscem, w którym publikowała treści, które były znacznie mniej szkodliwe i były takie, wiecie, babykowe wręcz, żeby nie powiedzieć inaczej. Ja osobiście natknęłam się na jej kanał przez polecony filmik na stronie głównej i od razu zainteresowałam się jej contentem. Była dla mnie takim świeżym porywem powietrza na polskiej scenie YouTube'owej, ponieważ ja osobiście nie widziałam za wiele takich kont na polskiej stronie, a w szczególności nie były to konta prowadzone przez młode nastolatki. Wiedziona ciekawością postanowiłam zobaczyć jej filmik ze stycznia 2017 roku, który nosił tytuł Mój typowy dzień, jak być produktywnym w czasie wolnym. I
Od razu polubiłam Sarę. Trzeba jej to przyznać, że jest bardzo charyzmatyczną osobą i bardzo łatwo jest się do niej przywiązać. Co jak zobaczycie później w tym filmiku, nie jest jednakże dla niej najlepszą rzeczą. Znalazłam jej kanał, kiedy miała około 10 tysięcy subskrypcji, a na dzień dzisiejszy ma ich już ponad 90 tysięcy, więc powiedziałabym, że jak na 7 miesięcy publikowania filmików, których w tym momencie jest 50, to jest to dość duży wzrost subskrypcji. Content Sary opiera się głównie na luźnych vlogach, jedzeniu i aktywności fizycznej, ale w ostatnim czasie zaczęła również dodawać do swoich filmików własne dłuższe przemyślenia i to właśnie z nimi mam największy problem. Żeby nie było, Sara oczywiście ma prawo do posiadania własnego zdania, ale nie oznacza to, że nie mam prawa tego skomentować i nieco tego zdania skorygować. Filmik nie powstałby, gdyby nie opublikowany kilkadziesiąt dni temu filmik Sary Fruta Maniana, który jest głównym celem mojego komentarza. Żeby powiedzieć, na czym faktycznie polega problem, myślę, że trzeba by było przytoczyć, czym jest festiwal Fruta Maniana, o którym kilkakrotnie opowiadała Sara Cwalina na swoich dwóch głównych platformach, YouTubie i Instagramie. Jak powiedziała o festiwalu Sara? Fruta Maniana. Pierwszy raz był taki festiwal. On był w Bolimowie, ze Szczanek Babie Lato, przy Skierniewicach. Jest to festiwal dla miłośników życia. Ja miałam w skrócie moje przebudzenie jakiś czas temu. Trochę o tym opowiadałam, ale nie chcę za dużo, bo jeżeli ktoś nie przeszedł tej takiej zmiany, że wiecie, kurczę, coś jest nie tak, marnuje czas, nie? Lepsze są dni niż noce. Taka zmiana. I dostrzega się małe rzeczy i po prostu kocha się siebie. Natomiast jedna z organizatorek festiwalu, która jak to sama powiedziała... I wiecie dlaczego Fruta Maniana jest wyjątkowa? Ponieważ my, nasza trójka, wzięła całe te wszystkie swoje znajomości, a każdy z nas jest odrębną jednostką i jakby pomimo wszystko, ja znam takie osoby, których nie znają chłopaki, chłopaki znają takie osoby, których nie znam ja i myśmy wzięli te nasze wszystkie znajomości, tych wszystkich ludzi, którzy wyleczyli jakieś schorzenia, choroby, zmienili swoje życia, wzięliśmy ich na ten festiwal jako prelegentów, zapewniliśmy im odpowiednie warunki do tego, żeby oni mogli przyjechać i podzielić się tą historią i zrobiliśmy Frutę Manianę. Dlatego mówię, że czegoś takiego po prostu nie było i najprawdopodobniej nie będzie. To nie jest taki festiwal, impreza poświęcona tylko temu, żebyśmy pogadali sobie o weganizmie czy coś. Nie! To jest zlot ludzi prawdziwych, świadectw tego, co w życiu zmienia weganizm, surowa dieta, posty, głęboka detoksykacja. Ci wszyscy ludzie będą wygłaszać swoje prelekcje, swoje wykłady, swoje warsztaty, opowiadać swoje historie. No, po takim przemówieniu to ciężko jest nie posłuchać o tym, kto faktycznie tam przyjechał, prawda? Siostra Tobiego, Patrycja, astma, dwójka małych chłopców, jeden astmatyk, tak samo. Patrycja w ciąży chodziła w masce takiej specjalnej, bo miała tak silną astmę. Syn jeden, malutki chłopak, astma, drugi silna alergia. Wyleczyła siebie całkowicie z astmy, całkowicie swojego synka wyleczyła z astmy, drugiego całkowicie z alergii. Dzieci prowadzone na surowej, żywej, witeriańskiej diecie. No cóż, powiem tak, nie mam nic do tego, że ktoś chce być frutarianinem, czy bretarianinem, witarianinem, czy kimkolwiek innym, bo nie jest to moje życie. Nie jem ich jedzenia, nie żyję ich życiem, nie mam ich problemów zdrowotnych, ale mam coś do tego, jak ktoś rozprzestrzenia tę dietę, która nie ma faktycznego pokrycia w żadnych badaniach naukowych, a wielu naukowców już próbowało. Poza tym myślę, że warto jest również powiedzieć o tym, że zmuszanie dzieci i zwierząt do diety, na przykład frutariańskiej, ponieważ jest się na niej samemu, jest już okropnie nieodpowiedzialne i bezduszne. Jak nawet sami frutarianie, ci, którzy słuchają jeszcze medycyny, mówią o tym, że dieta frutariańska nie jest dobra dla dzieci oraz nastolatków. Na ten temat wypowiadała się amerykańska dietetyk Abby Sharp. Ogólnie w opisie wstawię w źródłach cały jej filmik, więc jeśli rozumiecie angielski, to bardzo polecam go w całości obejrzeć, ponieważ Abby poruszyła w nim wiele ważnych kwestii, m.in. dlaczego dieta frutariańska jest dietą niedoborową oraz jakich witamin, minerałów i kwasów będzie wam brakować na tak restrykcyjnym sposobie odżywiania się. A lot of my vegan followers have asked me not to refer to their diet as vegan because they very rightfully so have pointed out that veganism and fruitarianism are not the same thing.
And I get that. I get why you don't want to be associated with that, because one is a dangerous fad, in my opinion, and one can be a very healthy lifestyle. Black and white, not the same, done. So in this particular video, Tina suggests that she's going to be feeding her child a completely fruitarian diet. And this is where the controversy lies. We're still fruitarian. Our child will be fruitarian. I mean, I see no reason why we would make or feed our child something else. Like, I see lots of reasons, but we'll get to that in just a second. Where we diverge in philosophy is that Tina seems to believe that she's doing no harm, and it is no harm, feeding a restrictive diet from the get-go, and that, you know, allowing her kid to have food freedom many years down the road when they have their own money and they can explore the world and they can cook their own food is the way to go. But what we're talking about here are really important years for growth and development. When baby starts solids, when baby is eating and growing and moving through those preschool years, that is when we really need to focus on making sure that our child is getting a well-balanced diet. If he wants to consume a fruitarian diet or consume a carnivore diet or, you know, not eat anything at all and just be breatharian when he's 30 years old, then that is his MO, that is his prerogative. But we wanna make sure that we are setting our kids up right for their proper growth and proper development, and also for just fostering a healthy, balanced relationship with food right from the get-go. So bottom line, mamas, pregnancy and those early years of infancy are not the time for restrictive eating. Growing a human both inside you and when they're out in the world is a huge responsibility. Literally every piece of skin and hair and nails and organ and muscles, all of these things are literally being grown and manufactured out of the macro and micronutrients that you give it. And yes, I know Tina mentioned how she's going to be hopefully doing extended breastfeeding, which is fantastic. However, breast milk is only as good as what you put into it. And baby's probably going to leech and squeeze every nutrient it possibly can out of that breast milk. But if you're not feeding yourself a really healthy, well-balanced diet, it's not going to yield very fruitful breast milk, if you will, and fuel for baby. Ja sama jestem od jakiegoś czasu wegetarianką i w tej chwili sama muszę przyjmować wiele suplementów diety, aby nadrobić sobie to, co stracę przez niejedzenie ryb i mięsa. Więc myślę, że to może świetnie ukazywać, jak bardzo niedoborową dietą musi być fruitarianizm, skoro ja sama będąc na diecie zdecydowanie lepszej, czyli diecie wegetariańskiej, gdzie zrezygnowałam tylko i wyłącznie z mięsa. W dalszym ciągu jem nabiał, w dalszym ciągu jem jaja, po prostu nie jem mięsa i w tej chwili sama muszę wszystko nadrabiać, aby nie spowodować w swoim organizmie szkód większych, niż gdybym miała po prostu mięso. Jakiś czas temu wśród fruitarian modne było również stwierdzenie, że mleko matki jest równe owocowi, ponieważ po odpowiedniej obróbce wygląda podobnie. Nie żartuję, a bardzo chciałabym. Fruitarianie zapominają jednakże o tym, że mleko nie ma zadanie po prostu wyglądać dobrze, być białe, a posiadać również odpowiednią wartość kalorii. Ogromna ilość witarian, do których należy również spora część fruitarian, wierzy w to, że niepotrzebne do życia są nam kalorie, a energia słoneczna, energia życiowa, energia kosmiczna. Sama nie wiem, jak przetłumaczyć na polski ten cały bullshit. Więc robiąc research do tego filmiku, natknęłam się na tego pana. Ogólnie nie jest to filmik o nim, ale chciałam o nim wspomnieć, bo aż zabolało mnie to, jak bardzo można wykorzystywać pewnego rodzaju naukowo potwierdzone dane do własnych konkluzji, które nie zostały przez niego poparte żadnymi badaniami. Wprawdzie wydał na ten temat książkę, ale nie ukrywajmy, że w tych czasach można wydać książkę kompletnie o niczym, jeśli tylko posiadasz odpowiednie środki i jeśli tylko trafisz na kogoś o podobnych przekonaniach do ciebie. Więc ogólnie mówiąc, chciałam o nim wspomnieć, ponieważ Jan Dreis dla społeczności fruitarian przyczynił się do dwóch ważnych odkryć. Jednym z nich, o którym już częściowo wspomniałam, jest jego gadanie na temat roślin i energii słonecznej, czy tam biofotonów, zamiast kalorii, a drugim jest stworzenie swojej własnej diety.
Czy Dries ma do tego odpowiednie kwalifikacje? Absolutnie nie. Czy to zrobił i jakaś durna internetowa książka postanowiła o tym napisać? Absolutnie tak. Jego dieta polega głównie na tym, że wymyślił sobie jakąś tam biofotonowo-słoneczną wartość owoców i umieścił je w poszczególnych grupach. Nie chcę o tym bardziej opowiadać, ponieważ nie chcę szerzyć tutaj niebezpiecznych diet tworzonych nie przez dietetyków, a jakiegoś typa z Belgii, który w tej chwili gada coś o wodzie. Więc dlaczego o tym opowiadam? Ponieważ Dries powiedział wielokrotnie, że sam wyleczył już z raka mnóstwo pacjentów dzięki diecie frutariańskiej. Lekarze to nie napisał. Odczuł jak wyleczyć raka w prosty sposób. Także myślę, że to nieco przytoczyło, jak potrafią zachowywać się niektórzy frutarianie. Nawet ci, którzy w pewien sposób byli uwikłani w naukę rozszerzonej biologii. Ponieważ Jan Dries, jak możecie zauważyć, posiada najmniej minimalne wykształcenie, jeśli chodzi o komórki ludzkie i roślinne. Ale czy to spowodowało tyle, że jest jak lekarz, że może wypowiadać na ten temat, że może szerzyć rzeczy, które są dla zdecydowanej większości ludzi niebezpieczne? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. I teraz możecie zadać mi pytanie, dlaczego tyle o tym opowiadam? Dlaczego zadecydowałam się na tak wielką dywagację od głównego tematu tego całego filmiku? To jest świetne pytanie. Otóż o zapachu słońca oraz inni organizatorzy Frutamaniana to właśnie ten typ frutarian. Moim ulubionym gadaniem jest jednakże to, że post wcale nie wprawia ludzi w zaburzenia odżywiania, tylko wręcz przeciwnie. Bo ludzie mówią, że przez posty wpada się w zaburzenia odżywiania, a ty mówisz zupełnie co innego, nie? Że jakby moje doświadczenie też to pokazuje, że odwrotnie. Że jeśli wchodzisz bez oporu w post, nie, to wręcz jakby wszystko się po prostu rozjaśnia i to nie jest związane z tym, że sobie czegoś odmawiasz, tylko z tym, że sobie wbrew pozorom coś dajesz. W tym samym filmiku zostały poruszone kwestie picia wody oraz postów. Więc ja zacząłem od jednodniowych, od razu były to suche posty, jednodniowe. A ktoś pyta, ktoś pyta, nie, że okej, okay, no rozumiem post, ale woda? Przecież odwadniasz się, nie? Że jest surowa dieta, która jakby nawadnia i po co się odwadniać? Ja tu jakby pytam o głosy z zewnątrz, bo ja sama też tylko na sucho poszczę, nie? Mhm. Jakby co to daje według ciebie, jak ty to czujesz, te suche posty? Znaczy generalnie jeśli spożywamy, czy może tak powiem, że jeśli spożywamy dużo surowych warzyw, owoców, one są to jest w większości woda, więc my jesteśmy bardzo nawadnieni głęboko komórkowo i ta woda w nas jest i suchy post nie jest wtedy jakiś niebezpieczny czy katorgą, bo po prostu ta woda w nas jest. Ja na w ogóle zauważyłem już od jakiegoś czasu, no już dłuższego, ja w ogóle nie piję wody, tylko gdzieś przy jakimś treningu, jak jest duży wysiłek fizyczny, to jeszcze piję, ale tak w normalnym funkcjonowaniu, nawet środek lata, kiedy są upały, nie czuję w ogóle potrzeby picia wody, więc te suche posty dla mnie, no nie miałem nigdy lęku, że coś sobie złego mogę tym wyrządzić, a tak jak słyszałem i też to tak poczułem, że robiąc suchy post, ten proces ten sam dzieje się szybciej niż w przypadku wody, a osobiście wolę zrobić coś mocniejszego i krócej ten proces i po prostu no, niż być na przykład miesiąc na wodzie, no nie? Coś takiego, no każdy ile, ile trwały swoje takie posty bez wody i jedzenia, czyli gdzie no, nie piłeś i nie jadłeś, nie? Twoje? Było 5 czy 6 takich 3-dniowych, wcześniej jakieś jednodniowe, jeden zrobiłem taki dłuższy, no to 6 dób byłem bez. 6 dni bez jedzenia i wody? Tak, i to jest jakby powiedzieć średnia taka, nie? Ludzie są do 14 dni, tak chyba na około 10, po jakimś tam. Gdzie w szkole się raz uczy, że chyba po 3 czy 5 dniach tak, umierasz, tak, nie? Tak, ja sama też jakby złamałam to tyle razy po prostu. Ogólnie, zanim się o czymś wypowie, warto by było dokształcić się na jakiś temat. Ja na przykład, przed zrobieniem tego filmiku, przesiedziałam przez bite 4 tygodnie, szukając badań i informacji na internecie oraz w moich książkach od biologii rozszerzonej, którą zdawałam w liceum. A tak po drugie, jesteśmy w XXI wieku. Internet nie boli. Nie jest naprawdę ciężko znaleźć jakichkolwiek prawdziwych informacji na tym internecie. Jest dużo stron, które oferują badania naukowe, które możesz wykorzystywać pod warunkiem, że dasz źródła. I niektóre z tych badań wykorzystam tutaj w tym filmiku, w późniejszej jego części. Więc naprawdę nie jest to takie ciężkie, aby się dokształcić i aby nie pierdolić głupot za przeproszeniem.
ale wróćmy do tematu. Naukowcy i lekarze mówią, że generalnie i najbardziej typowo organizm ludzki jest w stanie wytrzymać bez wody około 3 dni. Ale na tę długość ma wpływ wiele różnych czynników, takich jak zapotrzebowanie wodne danego organizmu, nawyki wodne, wzrost, waga, wiek czy chociażby temperatura, jaka panuje na zewnątrz. Jak Claude Piantadossi z Duke Uniwersytetu powiedział, jeśli jest zimniej, możesz wytrzymać nieco dłużej. Tak naprawdę ciężko jest stwierdzić, ile dany organizm może wytrzymać bez wody, ale nie zmienia to faktu, że człowiek, który nie je i nie pije przez jakiś czas, wyniszcza własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Jeśli chodzi natomiast o to, że niektórzy ludzie potrafili przetrwać pomiędzy 10 a 14 dni bez wody i jedzenia, mówi o tym jeden artykuł, który znalazłam. Eliminacja jedzenia i wody przez dłuższy okres czasu jest znana również jako głodówka. W tym czasie twoje ciało zaczyna funkcjonować inaczej, aby zredukować ilość używanej energii. W końcu głodówka prowadzi do śmierci. Nie ma czegoś takiego jak reguła kciuka, który mówi, jak długo możesz wytrzymać bez jedzenia. Nie ma ten temat za dużo naukowych badań, ponieważ w tych czasach uznaje się je za nieetyczne. Jak widzicie na obrazku, według artykułu na Archiwum Kryminologii, ciało może wytrzymać od 8 do 21 dni bez wody i jedzenia i do 2 miesięcy, jeśli ma się dostęp do wody. Oraz tak jak już wcześniej mówiłam, na długość okresu głodówki ma wpływ również waga, ponieważ osoby z normalną wagą i niedowagą mają zdecydowanie mniejszą szansę na przetrwanie. Osoby umierające mogą wytrzymać pomiędzy 10 a 14 dni bez jedzenia i picia. Pamiętajcie jednak, że ludzie, którzy są przykuci do łóżka, nie zużywają dużo energii. Wiadomo, długie posty doprowadzające organizm na skraj wyczerpania nie są dobrym pomysłem i mogą skończyć się tragicznie. Wyobraźcie więc sobie, jak faktycznie czuje się wasz organizm, kiedy nagle postanawiacie odciąć mu pożywienie i wodę. Krótkotrwałe posty, takie jak intermittent fasting, znane szerzej w Polsce jako post przerywany, mogą mieć dla organizmu jak najbardziej dobre skutki, ale długotrwały i wymęczający organizm post, w szczególności prowadzony podczas diety tak niedoborowej jak frutarianizm, jest pomysłem, po prostu nie przybierajmy w słowa, debilnym. I chociaż ja mogę mówić, co mi się podoba, to prawda jest taka, że osoby, które to robią, i tak się mnie nie posłuchają. Ale nie ma się co dziwić, skoro nawet słowa tak wielu dietetyków i lekarzy są ignorowane, ponieważ każdy wie, co dla niego jest najlepsze, nawet bez podstawowej wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się. Dlatego owszem, niech każdy robi co chce, ale będę atakować tych, którzy dają swoje świadectwo w internecie, świadomie czy nie przekonują innych do podążania ich ścieżką. Każdy organizm jest jednakże inny i tak jak u jednej osoby coś się sprawdzi, albo chociażby nie narobi wielkich szkód, tak dla drugiej osoby ta sama rzecz może być śmiertelna. Właśnie dlatego chciałabym uczulić każdą osobę, że możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej za głoszenie niesprawdzonych informacji, jeśli komuś stanie się krzywda. I w tym momencie chciałabym zakończyć temat o zapachu słońca i płynnie przejść ponownie do Sary Cwaliny. Myślę, że w ciągu ostatniej minuty mogliście już zrozumieć, dlaczego chciałam nagrać coś o tym temacie. Główną widownią Sary są młode dziewczynki, które albo dopiero wkraczają w proces dorastania, albo są w jego trakcie. Z całego serca chcę wierzyć, że Sara po prostu nie pomyślała o tym, że promowanie frutamaniana jest równe promowaniu o zapachu słońca i jej aktywizmu na rzecz diety frutariańskiej. Sara, wypowiadając się w swoim filmiku na temat festiwalu, powiedziała: to festiwal dla miłośników życia. Na te odpowiedzi, bo mnie to strasznie bawi. Ja ogólnie w swoim życiu mam dosyć wywalone i mam też grubą pupę, więc jakby jeszcze to mnie nie dotyczy, ale zabawne jest to, jak ludzi denerwuje sam fakt czegoś, że coś się dzieje. Uważam, że taki festiwal nie jest niczym szkodliwym, ponieważ chodzi głównie o miłość, tak? I to nie jest nic szkodliwego, po prostu niektórzy ludzie nie kochają siebie, są nieszczęśliwi, niezadowoleni i boli ich to, że ktoś jest. Dla mnie to było bardzo ciekawe, no bo tak jest, tolerujmy się wszyscy, no ale tak nie do końca, nie? No, ale nie mam nic do powiedzenia, mnie to śmieszy po prostu. Boże. Jakby tak naprawdę chodziło tam o miłość, to nie miałabym z tym festiwalem żadnego problemu. Ale Saro, w tej chwili mówisz rzecz kompletnie inną niż o zapachu słońca, która nie ukrywała tego, że frutamaniana jest również miejscem rozmów na temat frutarianizmu i witarianizmu, przekazywania niepotwierdzonych naukowo faktów, które teraz ty przekazujesz właśnie tym młodym dziewczynkom. I tutaj, jak możecie zauważyć na obrazku, który postaram się wkleić, znalazłam harmonogram frutymaniany i myślę, że nie muszę tego komentować, widząc, jak prezentują się rzeczy, które są tutaj omówione. Ale specjalnie dla was przeczytam niektóre z nich. Hashtag uzdrowienie zębów i kości przy pomocy żywności. Racjonalny witarianizm. Hashtag nie tyjemy od jedzenia. Nadwaga według totalnej biologii.
Hashtag, czy odżywia nas tylko jedzenie? Jak wyleczyć astmę i uzdrowić swoje życie? Post ścisły i jakie zmiany w życiu przynosi? Jak zmienić swoje życie dzięki owocom i detoksykacji? Bardzo przepraszam, ale jeśli to nie brzmi w żaden sposób źle, szkodliwie, ja nie wiem, co inaczej można nazwać szkodliwym. I powiedzmy sobie szczerze, sam fakt, że Sara tam była, jako osoba dorosła, to pół biedy, ale po prostu boli mnie fakt, że Sara promuje swoim fanom właśnie takie rzeczy. I jest to dla mnie fakt bardzo niepokojący, biorąc pod uwagę fakt, że Sara na swoim kanale przede wszystkim zajmuje się zdrowym odżywianiem i ćwiczeniami fizycznymi, a frutarianizm do tego zdrowego odżywiania się nie zalicza w żaden sposób. Jasne, owoce są zdrowe, ale w umiarze, jak wszystko. Na biochemię nauczyłam się jednej rzeczy, że każda substancja jest zdrowa do momentu, w którym ją przedawkujesz. W sensie, że to wszystko zależy od tego, jaki stopień tego zjesz tak naprawdę. Czyli nawet owoce mogą stać się dla ciebie toksyczne, jeśli ich za dużo zjesz. Nie zabija cię fakt, że coś jest faktycznie toksyczną substancją, a zabija cię fakt, że coś przedawkowałeś, że zjadłeś czegoś za dużo. I jasne, wiadomo, są jakieś takie rzeczy, których bardzo ciężko jest przedawkować i są takie rzeczy, które są do przedawkowania dla człowieka bardzo proste. I tutaj chciałabym teraz przytoczyć artykuł napisany przez Health Cleveland Clinic, link w opisie. I tutaj nie będę tego tłumaczyła słowo w słowo, tylko tak mniej więcej to streszczę. Owoce składają się z naturalnych cukrów w formie fruktozy oraz wielu witamin i antyoksydantów, zaliczając do tego witaminę C oraz beta-karoteny. I niektóre badania mówią nawet o tym, że jedzenie owoców może zredukować znacząco ryzyko raka oraz ochronić cię przed innymi chorobami. Więc ogólnie mówiąc, jedzenie owoców w moderacji jest dla ciebie zdrowe. I tutaj chciałabym również powiedzieć o filmiku ostatnim Sary Cwaliny, w którym to zadawała pytanie, czy powinno się pić soki, czy jeść owoce. Jak w tym artykule widać, powinno się jeść najlepiej całe owoce, a nie soki owocowe, jeśli chcesz stać się zdrowszym. I tak jak tutaj ten artykuł sugeruje, biorąc pod uwagę wszystkie benefity z jedzenia owoców, powinny być one częścią waszej zbalansowanej diety, ale nie powinniście przyjmować owoców więcej niż 25-30% waszej diety, aby nie zjebać waszych makrosów. Tak to ujmijmy. I tutaj możemy w dalszej części artykułu możemy zobaczyć, dlaczego dieta frutarańska nie jest rekomendowana. I jak widzicie, dieta frutarańska została nazwana przez nich dietą restrykcyjną, która może spowodować wiele problemów zdrowotnych, takich jak wzrost wagi, cukrzyca, problemy z zębami, niedobory witamin oraz innych kwasów, o których już mówiłam wcześniej, że możecie nawet spowodować u siebie problemy z odżywianiem, takich jak binge eating disorder, czyli po prostu możecie przejść na głodówkę. Saro, dla twoich widzów jesteś kimś w rodzaju wzoru dla śladowania, czy tego chcesz, czy nie. Ludzie z twojej promocji będą podążali w kierunku rzeczy, które polecisz, a wypowiadałaś się w samych superlatywach na temat tego festiwalu oraz kazałaś im żałować, że nie byli na tej edycji. Biorąc również pod uwagę wiek twoich fanów, dzieci nie podchodzą krytycznie do słów swoich idoli i przez to są bardziej narażone na ryzyko i, trust me, większość z nich nie będzie robiła dużego researchu na temat zarówno tego festiwalu, jak i samej diety frutariańskiej, tylko przyjmie to za pewnik. I tutaj będę odwoływała się również do kilku komentarzy, które przeczytałam. Trochę niepokojący ten festiwal. Nie mówię od razu, że to sekta, ale musisz uważać, co publikujesz na kanale. Pamiętaj, że oglądają cię głównie bardzo młode osoby, które są niezwykle podatne na manipulacje. Na w pełni zasłużoną krytykę postanowiła odpowiedzieć na kilka komentarzy, aby nie oceniać innych, chociaż promują szkodliwe i fałszywe informacje, a potem na żadnych swoich socjalach nie skomentowała dalej tej sprawy, zamiatując ją pod dywan. Najważniejsze jest w życiu, żeby mieć otwartą głowę i nie oceniać nikogo z góry. Były wypowiedzi, z którymi się nie zgadzałam, ale każdy ma prawo wierzyć w to, co chce i dzieje się swoimi doświadczeniami. Nic nie było narzucane, ludzie opowiadają swoje historię. Nie chcemy być oceniani, to nie oceniamy innych. Heart emoji. Łączyła wszystkich miłość do życia, a to nieszkodliwe. Pot emoji. Siebie są nieszczęśliwi, niezadowoleni i boli ich to, że coś jest.
Saro, proszę Cię, poczytaj chociaż trochę podświadomej manipulacji. Miłość do życia jest tutaj najmniej ważną rzeczą. Prawo zdecydowanie ważniejszą jest właśnie sposób, w jaki się wypowiadasz na temat Frutamaniana. W całym swoim filmiku nie wspomniałaś nawet słowem o tym, że z czymś się nie zgadzałaś, a miałaś do tego wiele sposobności. Napisałaś o tym dopiero wtedy, kiedy wylał się na Ciebie backlash, ponieważ ludziom nie spodobało się Twoje postępowanie. Teraz chciałabym przeczytać nieco komentarzy, które pojawiły się po moim viral tweetie. Wcale się nie dziwię, że niektórzy ludzie mają wątpliwości, czy po prostu się boją. I nie jest to kwestia tego, jak sama mówiłaś na Instagramie, że nie kochają siebie i wolą całe życie być negatywni. I większość tych komentarzy także nie odebrałabym jako hejt, tylko po prostu niepokój związany z na przykład wątpliwością co do kompetencji ludzi przeprowadzających wykłady na dany temat i tego, że mogą nie być potwierdzone naukowo. Ludzie boją się, że zostaną zmanipulowani i uważam to za dobry sygnał tego, że mamy się na baczności i uważniej filtrujemy informacje, które do nas trafiają. Na temat sekt i tego, jak działają, fajny filmik nagrała psycholożka, polecam. Sama weszła na Instagrama Frutamaniany i niektórzy ludzie bardzo mnie zaniepokoili. Szczególnie bardzo aktywna pani, która mająca się za szamankę i na swoich socjalach odtańcowująca taniec miłości przed kamperem. Dodatkowo rzeczy, o których mówiła, wydawały się bardzo alarmujące. Wiem, że to tylko jednostka, reszta ludzi naprawdę może być przekochana, ale jednak. Osoba jadąca na festiwal znajduje się w środku lasu, czasami sama, wśród obcych ludzi, często o skrajnych poglądach. Wyobraźnia działa, nie ma co zamykać oczu przed możliwymi zagrożeniami, bo bezgraniczna wiara w ludzkie dobro może być zgubna. Szczerze, chętnie pojechałabym na festiwal oparty na zdrowym stylu życia, gdzie byłyby ciekawe, potwierdzone naukowo wykłady prowadzone przez ludzi, którzy znają się na tym, o czym mówią, gdzie byłoby ognisko i wspólne zajęcia z jogi czy kontroli oddechu i technik relaksacyjnych. Tylko bez tej całej filozoficznej otoczki przebudzenia, wibracji, dobrych duchów i afirmacji. I odpowiedź Sary? Dziękuję za komentarz. Heart emoji. Wiadomo, taki festiwal jest kontrowersyjny. Jadąc tam wiedziałam o tym. Ani jednej chwili nie czułam się manipulowana, ani w niebezpieczeństwie. Były wykłady, których słuchałam i z którymi się nie zgadzałam. I o to w życiu chodzi, sortowanie informacji. Mamy prawo być sceptyczni, mieć swoje zdanie, można było podejść do wykładowcy i przedstawić swój pogląd. W taki sposób się rozwijano. Najważniejsze, żeby nie zamykać głowy i tolerować ludzi. Podobało mi się to, że była miła, luźna atmosfera, gdzie naprawdę odpoczyłam i zresetowałam się od codziennego stresu. Fajne praktyki jogi, taniec, ogniska, koncerty. Świetnie spędzony czas dla mnie i coś, co na pewno powtórzę. Saro, uwierz mi, że wcale nie musiałaś czuć się zmanipulowaną, by nią zostać. Oraz co ci to da, że pójdziesz porozmawiać z wykładowcą na temat tego, z czym się nie zgadzasz, jeśli to osoba w dalszym ciągu będzie przekazywała nieprawidłowe informacje, które nie są poparte badaniami, a które ty promujesz na swoim koncie, czy tego chcesz, czy nie. Mam dziwne odczucia po obejrzeniu całego filmiku. Nie chcę Cię analizować, ale mam wrażenie, że jesteś osobą dość naiwną i podatną na manipulacje. Do wielu rzeczy, które mówiłaś w swoich poprzednich filmach, podchodziłam sceptycznie. Chodzi mi głównie o spiritual awakening, duchowieństwo, przebudzenie itd., ale to, co się działo tutaj, to już jakiś apogeum. Zaczynając, tytuły wykładów, jak i to, co było słuchać na nagraniach z festynu, były mocno sugerujące i mam nadzieję, że ich podstawą nie były niesamowite historie ludzi, przypuszczenia i wierzenia, a rzetelne badania naukowe, choć powątpiewam. Cały festyn jest dla mnie mocno niepokojący, tak jakby każda osoba była tam odrealniona od rzeczywistości i myślała, że zna jedyną właściwą prawdę na życie. Wszyscy są dla ciebie mili i cudowni. Tak nie wygląda życie i nigdy nie będzie wyglądało. Towarzystwo na nagraniach wyglądało jak na haju. Nawet sposób, w jaki były wygłaszane wykłady, brzmiał jak tych odklejonych od rzeczywistości ludzi chodzących po miastach i głoszących swoje religie. To wszystko wygląda jak sekta. Polecam Ci poczytać trochę o metodach manipulacji i eskapizmie. Posłuchać naukowców i profesorów, a nie ludzi, którzy myślą nagle, że odnaleźli siebie, bo wyszli do lasu pomedytować. Odmładzanie na surowo i Aga in America join the chat. Sam festiwal wydaje się rozpowszechniać mocno jednostronny pogląd na życie, co może paradoksalnie zamykać oczy i odrealniać. Tytuły wykładów są mocno sugerujące. Mogę tylko wierzyć, że jeśli wykład zawierał informacje zdrowotno-medyczne, to było w nim również zawarte potwierdzenie rzetelnymi badaniami, a same wywody były prowadzone przez ludzi do tego wykwalifikowanych. Chociaż mam do tego pewne wątpliwości. Mam nadzieję, że nie masz w zwyczaju ślepo wierzyć ludziom. Trochę zajeżdża sektą. Wszyscy ci ludzie mają w jakimś procencie rację. Czy ci się to podoba, czy nie. Myślę, że już na tyle dużo wypowiedziałam się na temat szkodliwości frutarianizmu, że darujemy sobie powtórkę, ale chciałabym ponownie nawiązać do początku mojego filmiku. Saro, jesteś influencerką i masz bezpośredni wpływ na to, jaki wywierasz wpływ na swoich odbiorców. Ja wiem, że twoja sława przyszła bardzo szybko i to cię nieco usprawiedliwia, że nie wiesz, jak zachowywać się w momencie, kiedy masz swoją pierwszą aferę, ale nie usprawiedliwia cię to w żadnym stopniu z odpowiedzialności za twoje słowa i czyny w szczególności, ponieważ mogą one wpływać
na zdrowie Twoich widzów. Kilkanaście dni temu na Instagramie Sary pojawiło się krótkie Q&A z kilkoma pytaniami, a jednym z nich było pytanie o komentarze dotyczące Frutamaniana. Sara odpowiedziała na nie tak. Na te odpowiedzi, bo mnie to strasznie bawi. Ja ogólnie w swoim życiu mam dosyć wywalone i mam też grubą pupę, więc jakby jeszcze to mnie nie dotyczy, ale zabawne jest to, jak ludzi denerwuje sam fakt czegoś, że coś się dzieje. Uważam, że taki festiwal nie jest niczym szkodliwym, ponieważ chodzi głównie o miłość, tak? I to nie jest nic szkodliwego, po prostu niektórzy ludzie nie kochają siebie, są nieszczęśliwi, niezadowoleni i boli ich to, że ktoś jest. Dla mnie to było bardzo ciekawe, no bo tak jest, tolerujmy się wszyscy, no ale tak nie do końca, nie? No, ale... nie mam nic do powiedzenia, mnie to śmieszy po prostu. Może. Tak, Saro. Taki festiwal, Saro, jest czymś szkodliwym i nie. To, że ktoś ma problemy z tym festiwalem, nie oznacza, że nie kocha siebie albo jest niezadowolonym z życia, a wręcz przeciwnie. Nie chcą, aby inni ludzie wpadli w zaburzenia odżywiania czy poważne problemy zdrowotne tylko dlatego, że nie pomyślałaś nad lepszym formatem filmiku, bo można było to zrobić lepiej, prawidłowym researchem, można było z tego zrobić edukacyjny filmik o tym, że trzeba jeść warzywa i owoce, nie popadać w taką skrajność jak frutarianizm. To do samej tolerancji. Toleruję osoby, które są na diecie frutariańskiej, bo to ich zdrowie i życie i nic mi do tego. Ale tak jak mówiłam, mam problem z ludźmi, którzy to promują. Jeśli śmieszy cię fakt, że ktoś przyjmuje się zdrowiem innych i niepowielaniem głupot, może po prostu jeszcze nie dojrzałaś do internetu albo nie przemyślałaś odpowiednio swoich słów. Zdarza się nawet najlepszym, ale fajnie by było, gdybyś przyznała się do błędu na zarówno swoim kanale, jak i Instagramie, ponieważ zdecydowana większość osób nie będzie szukała twoich wyjaśnień w komentarzach, które w większości są przykryte przez komentarze twojej młodszej widowni, która nie myśli krytycznie oglądając twoje filmiki. Chciałam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która nieco mnie zdenerwowała. W dzisiejszych czasach mamy mnóstwo przykładów porwań czy morderstw, nawet podczas festiwali. A ty, Saro, z wielką lekkością namawiałaś w komentarzach ludzi do nie tylko wyjazdu na festiwal, ale również wyjazdu samemu, bo tobie nic się nie przydarzyło. Bardzo cieszę się, że nic ci nie jest i miło spędziłaś czas, ale nie powinnaś mówić ludziom takich rzeczy, ponieważ jest to już rzecz skrajnie nieodpowiedzialna. Chętnie bym wybrała się na taki festiwal, ale musiałabym jechać tam sama i mnie to trochę powstrzymuje. Chociaż jak patrzę na ciebie, to nabieram ochoty. Wszyscy ludzie otwarci, niczego nie trzeba się bać. W twoim następnym filmiku również popełniłaś gafę, wypowiadając się na temat pracy za 15 zł na godzinę. Ja kiedyś chodziłam do pracy w wakacje. Pracowałam i w sklepie spożywczym, i malowałam deskę tarasową. Takie dorywcze prace. Uważam, że to jest coś super, jak jest się młodym. To jakby uczy się takiej dyscypliny, odpowiedzialności. Ale ja jakby od razu wiedziałam, że nigdy nie będę pracowała dla kogoś, gdzie dostaje się wypłatę za godzinę pracy. Bo patrzcie, dostajesz 15 zł za godzinę, a po prostu pomyśl trochę bardziej i spróbuj ogarnąć, jak w ciągu tej godziny możesz zarobić 100 zł. I tutaj chciałabym przytoczyć również nieco komentarzy, które rzucają inne światło na wypowiedź Sary. Mówisz być może wiele wartościowych rzeczy, które mogą wzbudzić pozytywne myślenie, ale w życiu dorosłym, jeśli ktoś marzy o swojej wymarzonej pracy, często gęsto, jak nie w większości przypadków, jest tak, że należy latami się poświęcać do osiągnięcia celu. Nie wszyscy chcą mieć karierę w internecie lub iść drogami wyłącznie dla szybkiej, dużej kasy, która w naszych realiach wcale nie jest tak łatwa do zdobycia. Wiara wiarą, ale nie patrzmy wyłącznie przez pryzmat własnej drogi. To, co mówisz o pracy, jest krzywdzące dla osób, które pracują na etacie. Fajnie, jak ktoś pracuje za 50-100 zł na godzinę, ale to ułamek osób. Takie zarobki osiągasz posiadając na przykład własną klinikę lub oferując jakieś usługi, na które jest znaczny popyt. Osoby na etacie, już biorąc pod uwagę wykształcenie wyższe, mogą liczyć na 25-40 zł netto. Sam zajmując się przetwarzaniem danych przestrzennych, mam trudność z znalezieniem pracy bez dużego doświadczenia w zawodzie, abstrahując od osób, które rzuciły zawód z powodu mizernych zarobków na rzecz pracy w sklepie kurierka. Pomyśl czasem o tym, co mówisz, bo mówiąc o 15 zł na godzinę, gdzie większość Polaków tak pracuje, to słabe zarobki jest krzywdzące. Dodatkowo mówisz, że nie będziesz pracowała dla kogoś z godzinową stawką. To brzmi jak rozwydrzona gówniara, która jedynie żyje na garnuszku rodziców i w życiu nie pracowała. Życzę ci tego, żebyś dobrze zarabiała, ale jak osoba, która pracowała sobie w wakacje, nie powinna się opowiadać na takie tematy. Lepiej by to wyszło, jakbyś osiągnęła realny sukces i zarabiała przytoczone pieniądze. Uwierz, wiele osób by chciało tyle zarabiać, w tym ja, ale nie jest to realne. Do tego trzeba umieć zarządzać firmą, swoim interesem i posiadać niezwykłe umiejętności, począwszy od wiedzy na dany temat swojego biznesu, a skończywszy na zarządzaniu nim. I tutaj komentarz Sary.
Więcej wiary w siebie. Można osiągnąć wszystko. Nie zrozum mnie źle, ale wydajesz się często odklejony od rzeczywistości. Zerknij zarobki w danych zawodach i zauważysz, że to, co mówisz, jest bzdurą. Mówiąc o stawkach nieetatowych na poziomie 100 zł na godzinę, masz chyba na myśli właściciela firm i ludzi pracujących na YouTubie i Instagramie, zgarniając umowę na reklamowanie jakichś produktów. To nie kwestia wiary w siebie, a zdroworozsądkowe myślenie o zarobkach w danej dziedzinie. Jak widać, wielu ludziom nie podobało się to, jak Sara wypowiedziała się na ten temat, a Oliwy do ognia dodał ten jeden komentarz o wierze, który pokazał innym, jak bardzo Sara buja w obłokach. Ostatnim tematem, który chciałabym poruszyć, jest zdrowie psychiczne i zdrowa relacja z jedzeniem. Sara wielokrotnie wypowiadała się o swojej bardzo clean diecie, że posiada zdrową relację z jedzeniem, ale Saro, nie tobie to oceniać. To, że się powie, że je się określone grupy, a pewne rzeczy się eliminuje, nie oznacza, że posiada się poprawną relację z jedzeniem. I dodam jeszcze, że tak naprawdę to niewiele ludzi posiada właśnie taką relację, za co możemy podziękować głównie social mediom, które ugruntowały w naszej psychice określony sposób jedzenia, życia i urody. I tutaj nie chcę mówić, że Sara może faktycznie nie posiadać zdrowej relacji z jedzeniem, bo nie jestem jej dietetykiem i Sara faktycznie może być jednym z tych szczęśliwców, którym udało się podejść prawidłowo do kwestii odżywiania, ale chcę zwrócić uwagę na to ciągłe mówienie o jedzeniu, ponieważ nie jest to zdrowe i w pewien sposób nastawia to poświadomie innych do zastanowienia się, czy aby na pewno dobrze jedzą, bo Sara je cały czas same warzywa i owoce, a mnie zdarzy się zjeść frytki czy hamburgera. I tutaj w jednym z filmików Sara powiedziała o tym, że ona zdaje sobie sprawę z tego, że to, co mówi, może wpływać źle na osoby, które mają problemy z zaburzeniami odżywiania, ale pomimo tego postanowiła nie dawać do swojego filmiku trigger warning, który myślę, że znacząco by pomógł danym osobom. Nie jestem głodna i wiem, że to może zabrzmi dziwnie, bo jest godzina 14. Może to być triggering, zwłaszcza dla kogoś, kto ma niezdrową relację z jedzeniem, ale tak, ja wróciłam z festiwalu, gdzie jadą same owoce, więc nie będę się zmuszała do jedzenia. Ja słucham mojego organizmu. Także w tej chwili to nie jest jakiś zarzut ogromny w stronę Sary, tylko to jest bardziej prośba, aby zaczęła również myśleć o swoich własnych widzach, aby wstawiała te trigger warning, kiedy opowiada o jedzeniu i kiedy zaczyna mówić, że dzisiaj zjadła coś źle albo że nie zjadła większości posiłków, ponieważ nie była głodna. Jest to naprawdę drobna rzecz i wystarczyłoby po prostu jeden wielki trigger warning na cały ekran przez 5 sekund. That's it. A wiem, że Sara sama montuje swoje filmiki, co wielokrotnie pokazuje na Instagramie i nawet na swoim YouTubie. Aczkolwiek chciałabym pochwalić Sarę za to, że w jednym ze swoich filmików powiedziała, że nikogo nie namawia do przejścia na wegetarianizm czy weganizm. Sama jako wegetarianka zgadzam się z tym, że faktycznie jest to decyzja, którą każdy powinien podjąć bez namowy osób z zewnątrz, ale nie podoba mi się sposób, w jaki Sara podświadomie próbuje nas przekonać do swojego zdania, ponieważ wygląda to tak, jakby powiedzieć: rób co chcesz, ale przez 2 minuty będę mówić ci o samych negatywach jedzenia mięsa i picia krowiego mleka, ale rób jak chcesz. Dla mnie picie mleka nie jest naturalne, że po prostu pijemy mleko swojej mamy, a później zabieramy mleko innej matki. Kto wpadł na to, żeby zabierać mleko matki krowy i je pić? Że pobierać mleko i dać je do butelki i pić? No nie wiem, powiedzcie, co o tym uważacie, może ktoś inaczej myśli i uważa, że to jest jak najbardziej naturalne, no ale według mnie nie. Nie. Pijemy mleko swojej mamy, na tym poprzestańmy. Ostatnio interesowałam się, jak wygląda ten przemysł, odbieranie dzieci, no jest to przykre po prostu. Jedno pytanie, czy umiałabym zobaczyć, jak ktoś zabija zwierzę? Czy byłoby mi wygodnie na to patrzeć? Nie. I mięso to jest luksus. Teraz wydaje się, że nie, bo jest tak dostępne. Ludzie nie zawsze jedli mięso. Jesteśmy mięsożercami i mamy tak układ pokarmowy zbudowany do jedzenia mięsa. Trudniej nam trawić rośliny. Ale czy warto jeść coś, co żyło? To jest temat rzeka i można o tym długo dyskutować. Każdy ma inne poglądy, dlatego nikogo nie namawiam. Osobiście uważam, że przekonywanie innych do diety, co najmniej wegetariańskiej, jest rzeczą potrzebną, ponieważ wiele osób nie wie, jak faktycznie nie wygląda ten przemysł i właśnie z tej niewiedzy jedzą mięso. Ale uważam, że sposób, w jaki robią to niektórzy ludzie, jest po prostu zły. Pokazywanie prawidłowo zbilansowanej diety i opowiadanie o przemyśle jest jak najbardziej na plus. Ale ciągłe gadanie o negatywach nie spowoduje nagle, że wszyscy przestaną jeść mięso czy pić mleko. Im udało się ten temat lepiej ugryźć. I bardzo ważną rzeczą, myślę, za którą naprawdę chciałabym pochwalić Sarę,
jest to, że pokazuje ona przepisy wegetariańskie albo wegańskie, a jeśli mam być zupełnie szczera, jako wegetarianka, powiedziałabym, że na internecie nie ma ich jakoś super dużo. A jeśli są, to są zazwyczaj stworzone z ogromnej ilości produktów, które jak zakupisz, to nie zjesz ich przez cały tydzień samemu, a po prostu będą musiały się przeterminować, bo nikt nie jest w stanie zjeść tyle warzyw i owoców w ciągu jednego tygodnia. Chyba że chcesz codziennie jeść jedną i tą samą rzecz, aż nie skończysz tego produktu. Dodatkowo nie jestem fanką mówienia, że ciągłe siedzenie w domu jest fajne, bo nie jest. Wpływa to bardzo destrukcyjnie na naszą psychikę i trzeba wychodzić z domu. Jasne, imprezy nie są potrzebne, ale jeśli macie możliwość porozmawiania ze znajomymi, zjedzenia czegoś na mieście, czy zwykłego spacerku, to wykorzystajcie to. My jako ludzie jesteśmy zwierzętami stadnymi, które do prawidłowego rozwoju potrzebują ciągłej stymulacji spowodowanej przez kontakty międzyludzkie. Na ten temat jest wiele badań, które dzięki nowemu materiałowi doświadczalnemu w postaci nas podczas pandemii dodatkowo wzrosły w liczbie i sile. Lekarze posuwają się nawet do stwierdzenia, że kontakt międzyludzki jest jedną z biologicznych, pierwotnych potrzeb człowieka i stoi w tej samej kategorii co na przykład jedzenie, spanie, picie i inne czynności biologiczne. W 2020 roku wyszedł artykuł naukowy o tytule Wpływ deprywacji społecznej na rozwój społeczny i zdrowie psychiczne młodzieży, w którym to jego trzy autorki napisały: proponuje się, aby interakcje społeczne były podstawową potrzebą człowieka, analogiczną do innych podstawowych potrzeb, takich jak spożywanie pokarmu czy sen. Rzeczywiście, poczucie niedostatecznej więzi z innymi wiąże się z głębokimi i trwałymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet prowadzi do zwiększonej śmiertelności. Tak więc kontakt z innymi ludźmi, w tym z własnymi rówieśnikami, a nie tylko rodziną, z którą siedzi się od dłuższego czasu w zamknięciu, jest bardzo ważną rzeczą i nie powinno się nawet pomyśleć, że jest inaczej. I tutaj myślę, że Sara dała również dobrą radę, żeby nie chodzić za ludźmi, którzy się nami nie przejmują, ale moim zdaniem, ze względu na panującą pandemię, nie warto jest zrywać wszystkich kontaktów. Sama zrobiłam bardzo podobnie jak Sara, a nigdy nie byłam typem imprezowiczki i chodziłam na nie na serio bardzo rzadko, ale wciąż obiło się to bardzo mocno na mojej psychice. My jako ludzie jesteśmy dość krusi psychicznie i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo osamotniona musi być Sara, skoro po tym, co można u niej zobaczyć, wydaje się być ekstrawertykiem. W jednym z ostatnich filmików i na Instagramie Sara mówiła o tym, że ona wychodzi na imprezy, tylko po prostu nie robi tego tak często jak wcześniej. I tutaj ponownie uważam, że Sara mogła wpaść w taką pułapkę swojego własnego kontentu, jako że wybiła się na tym, że nie wiem, jest samotnikiem czy cokolwiek w tym stylu. I nie wiem, ja po prostu mam zły posmak z tego wszystkiego. Nie pasuje mi to, jak Sara komunikuje się ze swoimi widzami, jakie bardzo złe treści im przekazuje i to jest dla mnie najgorsze w tym wszystkim. Nie to, że nie wiem, Sara popełnia jakieś błędy, bo każdy z nas popełnia jakieś błędy, tylko to, że ona nie potrafi przyjąć do świadomości tego, że powinna się zmienić dla dobra swoich widzów, albo najlepiej skończyć z social mediami, skoro nie potrafi się zmienić i nie potrafi przyjąć krytyki. Jakby pełni rozumiem to, że ktoś może nie chce czytać hejtu. Jakby hejt, nie ukrywajmy, bardzo negatywnie wpływa na naszą psychikę i właśnie dlatego nazwany jest hejtem. Ale jeśli ktoś daje ci krytykę, w szczególności jeśli to jest konstruktywna krytyka z przykładami, jeśli widzisz, że komentarze pod twoimi filmikami to jest konstruktywna krytyka mówiąca ci, że coś zrobiłaś źle, popraw się, trzeba to wziąć do serca i nie ma na to innej opcji, bo potem stajesz się taką Gabi Haną polskiego YouTube'a. Czy Sara chce być Gabi Haną polskiego YouTube'a? Wiem, że ogląda ona osoby, które w swojej przeszłości były bardzo problematyczne, takie jak Emma Chamberlain, Tana Montague. Także no, nie wiem, jeśli Sara chce zostać Gabi Haną polskiego internetu, nie czeka ją jakaś świetna kariera. Bo chcę tylko przypomnieć, że Gabi Hana w tej chwili miała po prostu tyle już skandali i ona sama mówi o tym, że ona się nie przejmuje krytyką i nie ogląda krytyki na swój temat. I zupełnie tak samo napisała Sara na jednym screenie, który już pokazałam wcześniej. Nie wiem, to po prostu, no dla mnie to jest po prostu zły przykład do naśladowania. I tyle chciałam dopowiedzieć na ten temat.
I nie chcę na siłę przedłużać tego filmiku, ponieważ uważam, że powiedziałam już wszystko, co chciałam. Myślę, że już nic więcej na ten temat nie trzeba dodawać, więc pozostaje mi tylko zakończyć filmik apostrofą do Sary. Naprawdę uważam, że z twoją charyzmą możesz wiele zdziałać na polskim YouTubie i właśnie dlatego zrobiłam ten filmik. Ponieważ uważam, że potrzebowałaś tej krytyki, aby nie podążyć w złą stronę, tylko ponownie nawrócić się na lepszą drogę. Znajdujesz się teraz w nowym dla ciebie miejscu i dlatego dość zrozumiałe jest to, że możesz popełnić jakieś gafy i właśnie dlatego powinnaś nieco bardziej stąpać po ziemi. I spojrzeć bardziej krytycznie na całą tę sytuację niż chwila pośmiania się na Instagramie i kilka odpowiedzi pod komentarzami. Na serio wierzę, że możesz lepiej. Masz naprawdę ogromny wpływ na swoją publiczność i właśnie dla nich, moim zdaniem, powinnaś na przyszłość lepiej przemyśleć treści, które promujesz na swoich socjalach. Kilka tygodni temu myślałam, że cała sytuacja z Saliną jest już zakończona, ale no nie stało się tak. Na temat Sary nagrała filmik Basia Sas, która mniej więcej oscyluje w tej samej tematyce kanału co Falina i wylało się szambo. Filmik Basi może nie był najlepszy, ale zdecydowanie uderzył w większość rzeczy, które od opublikowania przez Falina filmiku Fruta Maniana ludzie jej wytykali. I w Basie oprócz kilku komentarzy konstruktywnej krytyki wylał się hejt od młodszej widowni Sary. Nie chcę opowiadać o sytuacji Basi, ponieważ nagrałam ten temat filmik, link będziecie mieć w opisie, ale streszczę to tylko do tego, że wysyłanie komuś bardzo poważnych gróźb i szkalowanie w miejscu publicznym in real life to największe dno, do którego jacykolwiek ludzie mogą dobić. Nie chcę mówić, że to wszystko wina Sary, bo nie jest to prawda, ale Sara jako influencerka, jak już wielokrotnie mówiłam na samym początku filmiku, ma realny wpływ na swoich fanów i tutaj w tym miejscu zawiodła jako youtuberka. Obowiązkiem Sary jest powiedzenie swojej widowni, że nie życzy sobie ona obrażania innych ludzi i od razu powinna zareagować na to, z czym mierzy się Basia. Jakoś Sara potrafiła zareagować na to, o czym mówiła Basia, że Sara nieprawidłowo się odżywia i tak dalej i teraz na siłę próbuje zmienić swoje zachowanie, aby przypiec Basi, ale do samego hejtu nie potrafiła się odnieść. To be honest, boli mnie to. Na serio mnie to boli, że już tak młody fanbase jest w stanie poczynić tyle szkód. Chociaż prawdą jest to, że są to dzieci i młode nastolatki, tak, ponieważ jest to filmik edukacyjny, to muszę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, groźby są karalne i nawet jeśli nie poszlibyście do więzienia, czy nie zapłacilibyście grzywnej, wasi rodzice już tak, bo są waszymi opiekunami prawnymi i to oni za to odpowiadają. Po drugie, hejt nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, a niszczenie psychiki drugiemu człowiekowi tylko i wyłącznie dlatego, że odważył się skrytykować waszego ulubionego influencera, to już skrajny debilizm. Ale koniec z fanami Sary i teraz zwrócę się do Sary, która i tak pewnie tego nie obejrzy, bo napisała na swoim IG po filmiku Basi tak. Witam wszystkich. Wypowiem się raz tutaj ze względu na dużą ilość pytań. Prywatnie jestem bardzo wdzięczna i szczęśliwa w moim życiu. Jestem zdrowa, moi bliscy są zdrowi, więc nie mam na co narzekać. TikToków, postów, filmów o sobie nie oglądam. Mam prawo tego nie robić. Uważam, że tworzenie takich rzeczy nie wychodzi z dobrego miejsca. Troski, obawy, bo można przyjść z tym prywatnie. Chyba nie muszę wymieniać, ile jest znanych osób, profili, które zarabiają na życia z krytykowania innych. Ja skupiam się na moim życiu i zawsze będę życzyła każdemu jak najlepiej. Krytyka mnie nie boli, ponieważ to, co pokazuję w internecie i inni twórcy, to dosłownie ułamek naszego życia. Bardzo malutko. Uśmieszek. Cieszę się, że osoby mi bliskie, które mnie znają, są ze mnie dumne za to, kim jestem i jakimi kieruję się wartościami. Miłej niedzieli. Odłóż telefon i poświęć czas osobom, które kochasz. Jeśli chcesz bardziej zrozumieć temat, to warto zobaczyć film Szymona Zapartego. Popularność nie jest taka fajna. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedział. Pozdrawiam. I tutaj it's a lot to unpack here. Ale nie chcę tego za bardzo robić, dlatego po prostu powiem tyle. Owszem, Sara ma prawo do tego nie robić, ale potem musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. I w tej chwili ta ciągła fala hejtu, która na nią spływa i krytyki, jest związana tylko i wyłącznie z tym, że nie potrafi się odnieść do tej konstruktywnej krytyki nagranej przez tyle osób. Zacznijmy od tego, że jest coś takiego jak dyskusja publiczna. I polega to na tym, że jeśli jest dwóch twórców internetowych, to mogą oni nagrać na siebie filmiki albo, nie wiem, TikToki, cokolwiek, co tam wolicie używać. Jest to związane z tym, że ci ludzie chcą również, aby widownia wiedziała, co się takiego dzieje. Więc ja nagrywam ten filmik nie dlatego, że, nie wiem, chcę zarobić na tym nie wiadomo jakie krocie, bo Falina jest popularna. Nie, tutaj chodzi o to, że to jej fani najbardziej na tym wszystkim cierpią. Że jej fani
ta jej młodsza widownia, o której tyle mówimy, która jest jej głównym odbiorcą, ona na tym najbardziej cierpi i na to nie można pozwolić. Nie można milczeć. Krytyka nie ma boleć. Krytyka pokazuje prawdę. Jeśli boli cię prawda, znaczy, że robisz coś źle. A jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. To, co pokazuje w internecie, to dosłownie ułamek naszego życia. I co kurwa z tego, że to jest ułamek twojego życia, jak ten ułamek życia decydujesz się pokazać swojej młodszej widowni i ona będzie myślała, że tak właśnie powinni postępować, ponieważ Svalina coś takiego robi. Sara, proszę cię, zacznij myśleć. Zacznij myśleć, bo ja już nie nadążam z komentowaniem tego całego bullshitu. Sara, to, że ignorujesz krytykę, jedynie spowoduje tyle, że sprawa będzie coraz bardziej rozgłaśniana i to właśnie z tego powodu, że ignorujesz konstruktywną krytykę, twoi fani będą myśleli, że jest to poprawny wzorzec zachowania. Nie, unikanie krytyki to najbardziej chujowa opcja, jaką mogłaś wybrać. Tym bardziej, że ani moje tweety, ani filmik Basi nie miały żadnego źle zachowanego podtekstu. Właśnie przez to, jak się zachowujesz, jesteś bezpośrednio odpowiedzialna za zachowanie twoich fanów, że zamiast konstruktywnej krytyki wybierają hejt i że nie uczysz ich niczego dobrego. W momencie nagrywania pierwszej części tego filmiku wydawało mi się, że posiadasz w sobie charyzmę, że potrafisz przyznać się do błędu, ale po tej całej sytuacji jestem w stanie stwierdzić tylko tyle. Saro, prezentujesz bardzo toksyczne wartości i nie jesteś materiałem na influencera. Począwszy od twojego kontentu, głupot, których wygadujesz na temat odżywiania się, aż po twoje zachowanie, nikt nie powinien czerpać z ciebie wzorców. I jeśli ktoś to robi, jeśli coś mu się stanie, będzie to częściowo twoja wina. Jestem w stanie przymknąć oko na wiele rzeczy, bo gdybym tego nie zrobiła, to musiałabym zrobić analizę każdego twojego filmiku. I uwierz mi, że z każdego twojego filmiku mogłaby powstać godzinne commentary, które zdyskredytowałyby każdą rzecz, o której mówisz. Ale nie jestem w stanie przymknąć oczu na to, jakie głupoty w tej chwili pierdolisz i jaki wzorzec pokazujesz swoim fanom. Nie chciałam się unosić w tym filmiku, ale cała ta sytuacja jest na tyle absurdalna i zła, że każdemu człowiekowi puściłyby nerwy. I jeśli jeszcze raz usłyszę, że Sara powie coś o mnie, Basi czy innych osobach, które ją krytykują, że nie kochamy siebie, bo odważyliśmy się ją skrytykować, to wyjdę z siebie. Sara ma teraz ostatnią deskę ratunku, bo jestem pewna, że gdzieś tam głęboko pewnie ma jakieś ludzkie odruchy i przemyślenia. Jeśli jednakże się tak nie stanie, to Sara będzie oficjalnie jedną z najgorszych influencerek w polskiej branży i to już na samym początku swojej kariery. Tutaj ostatnia część tego filmiku, niestety nie byłam w stanie obejrzeć usuniętego filmiku Sary, więc wszystkie informacje, które z niego pozyskałam, są od pewnej dziewczyny Twittera. I właśnie dlatego for legal reasons muszę powiedzieć, że wszystkie te informacje z tego jednego filmiku są domniemane. Więc jedną z pierwszych rzeczy, o których chcę powiedzieć, to na pewno każdy, kto oglądał jej wcześniejsze filmiki, zwrócił uwagę, z jaką podkreślała, że manifestacja i afirmacje grały dużą rolę w jej życiu, rutynie. Rozumiem, że mogła to być jakaś faza na to lub przepływ entuzjazmu, jednak mówiła, że dzięki temu czuje się lepiej, a w filmie YouTube to moja terapia powiedziała, że było to na siłę i zrezygnowała z tego. Okej, może nie było to dla niej, ale to w końcu jak było, czuła się lepiej, czy se robiła to? Więc to był taki pierwszy wątek. Jednak co chyba najbardziej rzuciło się wszystkim w oczy, to to, jak wypowiadała się na temat życia w społeczeństwie. Wcześniej, gdy miała fazę na bycie introwertykiem, mówiła, że nieposiadanie znajomych jest totalnie w porządku, bo po co mieć toksyczne relacje itp., co jest prawdą, ale mówiła, że siedzenie w domu jest w porządku i to nic złego. Z kolei w usuniętym filmiku mówi, że trzeba wychodzić z domu, poznawać nowych ludzi, zagadywać, że trzeba chodzić na imprezy. Do tego kiedyś mówiła, że nie ma znajomych, bo odcięła się od każdego, a teraz mówi, że tak naprawdę miała znajomych i chodziła na imprezy. Po prostu nie wiadomo już, co jest prawdą i każdy łącznie z Sarą chyba się pogubił. Sara też również powiedziała, że pragnie podróżować i każdy może to robić, nie ma żadnych przeszkód, jeśli tylko się tego chce. A jednak wiadomo, że nie każdy ma fundusze na podróże, co również zauważyli ludzie w komentarzach. Sara jest nastolatką i to normalne, że szuka siebie i słynia się, jednak każda z tych jej faz na coś jest przez nią naprawdę rozgłaśniana i lekko wystawiana na piedestale. Później nagle jej się odwiedzi, mówi coś innego lub palnie jakąś głupotę, tak jak w filmie z wątkiem o alkoholu. I najgorsze jest to, że ma naprawdę sporo fanów, młodą widownię, która bierze ją za autorytet. To może być naprawdę złe w skutkach, więc powinna się liczyć z tym, co przekazuje. I tutaj chciałabym powiedzieć to, co napisałam tej dziewczynie, której bardzo dziękuję ogólnie. Że moim zdaniem szkoda jest, że usunęła ten filmik, ponieważ stawiał on, przynajmniej w moich oczach, Sarę w nieco lepszym świetle. Niejasnym, ale styl jaśniejszym niż zazwyczaj. I tutaj
dziewczynami odpisała? Zgadzam się, na IG tłumaczyła, że usunęła go, bo jednak chce mieć wszystko za sobą i do tego nie wracać. Ale sam tytuł nawiązał do tego, że YouTube to jej terapia. Dlaczego więc nie zostawiła go w takim razie? Zawiodłam się naprawdę. I tutaj wiem, że z innego źródła, że Sara prawdopodobnie usunęła ten filmik, ponieważ nie spodziewała się tego, że dostanie on taką krytykę. Nie ukrywajmy, że w tej chwili ogromna część widowni Sary to są ludzie, którzy oglądają każdy jej filmik tylko i wyłącznie po to, żeby wyłapać, jaką głupotę tym razem powie Sara. Ja jestem jedną z tych osób. Wiem, że w każdym filmiku mogę liczyć na to, że Sara chociaż raz nie sprawdzi żadnej informacji i chociaż raz powie taką głupotę, że aż głowa mała. Czy tak właśnie powinna wyglądać widownia influencera, która dzieli się tylko i wyłącznie na dwa obozy? Osoby, które oglądają ją, żeby się pośmiać albo żeby zobaczyć, jaką głupotę pierdolnie, i osoby, które widzą w niej wzorzec i nie zdają sobie sprawy z tego, że Sara nie jest dobrym wzorcem. I to myślę, że podsumowuje, że prawdopodobnie Sara ma czasem przebłyski zdrowego myślenia i jest dla niej szansa. Wystarczy jedynie, że odniesie się do krytyki, przyzna się do swoich błędów i zacznie się zmieniać. Jeśli będzie potrzebowała do tego pomocy dietetyka czy psychologa i psychiatry, nie ma w tym nic złego. Terapia jest na serio pomocna. W najnowszym filmie zdobyłaś też na stwierdzenie, że alkohol jest dobry dla organizmu, chociaż oczywiście go nie promuje. I uwaga, Big Sister Advice. Jak i pić alkohol, jeżeli pijesz alkohol, żeby przeżyć dla dobrej zabawy i po prostu, żeby mieć inną rzeczywistość na chwilę, to uważam, że nie ma problemu. To jest alkohol, który się pije, żeby było lepsze trawienie. Na przykład można sobie po obiedzie tam wypić trochę i wtedy lepiej się trawi, dlatego warto pić to. Big Sister Advice. Wydaje mi się, że Sara jest fanką mojej nowej serii na kanale. Może się czegoś nauczyć, niech ogląda. Nie piję, ale jednak piję. Nie wiem, jak to jest z tym piciem, ale nie. Żołądkowa gorzka nie pomaga na trawienie, absolutnie. Na sam koniec chciałabym Was tylko i wyłącznie prosić o rozsyłanie tego filmiku, gdzie się tylko da. Zdaję sobie sprawę z tego, że mógł być on lepszej jakości i obiecuję, że następne filmiki takie właśnie będą. I ponowię jeszcze poradę od Basi Sas. Odsubskrybujcie Cwalinę. W najbliższej przyszłości zamierzam nagrać dłuższy filmik o groomingu dzieci w Hollywood oraz kilka krótszych filmików o różnorodnej tematyce. Ale oczywiście wszystkie będą jak najbardziej commentary, więc to tyle. Chciałabym poprosić, nie wiem, o suba, lajka, cokolwiek, co tam się mówi. Oraz oczywiście o tym, co wspomniałam wcześniej. Do następnego. Patrzę, w sumie trochę brzmi to źle. Brzmi to naprawdę źle. Patrzę, w sumie trochę brzmi to źle. Brzmi to naprawdę źle.